Witajcie, przed nami kolejny dzień i też kolejna porcja Słowa Bożego. Cieszę się, że mogę się z Wami wspólnie pomodlić Słowem. Zajrzyjcie do dzisiejszego opisu filmu, tam są dzisiejsze czytania. Mamy czwartek w oktawie Wielkanocy. Uwielbimy Jezusa Słowem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy chromy uzdrowiony trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w jego imię, temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz: proroka jak ja wzbudzi wam Pan Bóg nasz spośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. Dla was najpierw wskrzesił Bóg sługę swego i posłał go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. Z psalmu 8. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Owce i bydło wszelakie, i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Zapraszam do uwielbienia. Jak przedziwne jest Twoje imię, Panie, powtarzajmy. W kazaniu świętego Piotra, a szczególnie w tym kluczowym zdaniu, pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy, jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. W słowie świętego Piotra, zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych. W świadectwie Piotra, bądź uwielbiony, Panie, jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. W psalmie, które wychwala Boże dzieło w człowieku, uczyniłaś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Wołamy, jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. W tym tłumaczeniu Jezusa, dlaczego to wszystko musiało się stać, i w tym oświeceniu ich umysłów, oświeceniu przez Jezusa umysłów uczniów, apostołów, uwielbiamy Cię i wołamy, jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. W tym, że na Jezusie wypełniły się proroctwa Starego Testamentu, musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy, jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. W tej normalności, w tym, że Jezus wita się z uczniami, z apostołami, mówiąc szalom, pokój wam, mówiąc, czy macie coś do jedzenia, je spożywa przy nich, pokazuje, że jest żywy, prawdziwy, ich po prostu nauczyciel. Uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy, jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. W tym, że Ty, Panie, nawiedzasz nas także w naszej codzienności, chcesz z nami dzielić nasze życie. Uwielbiamy Cię i wołamy, jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. Zapraszam dzisiaj do wyobrażenia sobie właśnie tej sceny, kiedy Jezus przychodzi i mówi, macie coś do jedzenia? Pokój wam. Chcę wam wszystko wyjaśnić. Chcę oświecić wasze umysły. Daj się oświecić przez Jezusa Chrystusa, przez Jego światło. Niech On do Ciebie teraz mówi.
Wspólny mianownik dzisiejszych czytań to jest kwestia tłumaczenia. Piotr tłumaczy ludowi, jak to się stało z tym chromym, że to w imię Jezusa Chrystusa on został uzdrowiony. Jezus tłumaczy apostołom, dlaczego to wszystko musiało się w taki sposób wydarzyć. Oświeca ich umysły. I wielu ludzi też oskarża się, że nie potrafi zrozumieć słów Pisma Świętego. Może warto dzisiaj na bazie Ewangelii, na bazie tego, o czym mówię, poprosić Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły, abyśmy lepiej rozumieli Słowo Boże. Jest to idealna okazja, aby o to poprosić. Dlatego zapraszam Was dzisiaj w czasie tego filmiku, ale też przez cały dzień, abyśmy chodzili właśnie z tym Słowem, które wybrzmiewa w Ewangelii, oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I pomódlmy się do Ducha Świętego o głębsze zrozumienie słów, które są zawarte na kartach Pisma Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby nauka zawarta w Piśmie Świętym była dla nas przyswajalna i abyśmy nie mieli barier, które powodują takie odcięcie nasze od żywego słowa zawartego na kartach Pisma. Niech wszelkie bariery teraz ustępują w imię Jezusa Chrystusa. Niech potęga imienia Jezus umacnia nas w jeszcze głębszym rozumieniu słowa i dochodzenia do jak najbardziej dochodzenia do głębi słowa, abyśmy czerpali ze słowa to, co jest potrzebne do naszego życia, co służy naszemu zbawieniu. Niech Słowo Boże powoduje w nas też refleksję. Duchu Święty, prosimy Cię o to, abyśmy też ugruntowali siebie w pokucie i nawróceniu. Niech Słowo Boże stanowi dla nas taki rachunek sumienia. Niech tak się dzieje w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Z jakim słowem Was zostawiam, już powiedziałem, natomiast może dzisiaj przyszła mi taka myśl, podzielcie się w komentarzu słowem, które na przykład z Pisma Świętego jest dla Was trudne, albo słowem, które Was buduje, albo słowem, które w ostatnim czasie było dla Was takie odkrywcze. Niech te komentarze będą też taką okazją do podzielenia się tym, co dla nas jest właśnie takie karmiące, ale też może być czasami jakieś trudne do zrozumienia. Może piszesz jakiś cytat i ktoś, kto odkrył głębię tego słowa albo wie, jak należy to poprawnie w kluczu Kościoła interpretować, może Ci pomoże to wyjaśnić. Zapraszam po prostu do dyskusji, do komentowania, do dzielenia się. Z Panem Bogiem, dobrego, błogosławionego dnia. Trwamy w oktawie Wielkanocy, więc radujmy się, weselmy się. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Czy zmartwychwstał w Tobie? To jest pytanie do każdego z nas. Z Panem Bogiem.